Siemanko, tu znowu Szybki i Paula. Witamy w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. No kochani, jesteśmy z Matisem, Agą i Vladem przy Baryczy, dlatego że ten pan wylicytował spływ kajakowy Doliną Baryczy na aukcjach charytatywnych dla Oliwki podczas marszu z Ukrainy do Niemiec. No właśnie Szybki, co z filmem z marszu z Ukrainy do Niemiec? No bo wszyscy czekamy przecież. No wiem, kochani, robi się, wybaczcie, ale po marszu mieliśmy z Paulą bardzo dużo takich nie-youtubowych rzeczy do ogarnięcia, bo była produkcja i dystrybucja koszulek, wydanie kalendarza, też wysyłka, zlot szybkich podróżników, duże projekty, które zajęły dużo czasu, ale pracuję nad tym, przerabiam materiał, myślę, że w listopadzie taki film będzie gotowy, a nagraliśmy na trasie tam tyle, co przez 4 miesiące normalnego blogowania. Także będzie naprawdę fajna przygoda skondensowana w filmie pełnometrażowym. Jest na co czekać, ale po prostu jest to ogromna kobyła do przerobienia. No a tak poza tym, to czemu znowu spływ? Przecież to jest kanał o chodzeniu po górach. No to jest kanał o chodzeniu po górach, zgadzam się, ale wracamy znowu do marszu długodystansowego z Ukrainy do Niemiec, który skończyłem z poważną kontuzją, bo tam 700 km przeszedłem z kontuzją lewej stopy. Ta kontuzja ze mną została. Byłem u fizjoterapeuty, robię ćwiczenia, jest poprawa, także myślę, że niedługo wrócimy na szlak. No ale na razie nie mogę chodzić długich dystansów po górach, więc wybaczcie. No i tyle, więcej grzechów nie pamiętam, żadnego nie żałuję, wracamy na spływ. No i jesteśmy na dzikim fragmencie Baryczy. Poprzednio płynęliśmy takim uregulowanym, jak to pisaliście, brzydkim kawałkiem rzeki. Dzisiaj startujemy przy tamie w Słowie i płyniemy na dziki fragment. Tutaj zaraz powinny być zwalone drzewa, wystające jakieś gałęzie, muł, dno, wodorosty, dzikie zwierzęta, inne takie rzeczy, komary. Także będzie ciekawie, będzie się działo, będzie dzika, fantastyczna przygoda. Co, wodujemy? Wodujemy! Na wstępie chciałem jeszcze podziękować patronom Szybkich Podróży, którzy nas wszystkich wspierają i to dzięki nim mogę inspirować do coraz fajniejszych rzeczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy. To co? Pierwszy raz ja będę wolował. Uwaga! Jak wam wygodzi? A, bardzo ważna zasada, nie stajemy w kajaku. Opatrzcie ryba. Uwaga! Podpływamy tam? Dawaj, podpłyniemy zobaczyć bliżej. Matis cwaniak będzie miał dwie dupeczki na pokładzie, no ale... Podobno kobieta na wodzie przynosi pecha, także zobaczymy. Na pokładzie pecha, ale przed okrętem. A, no to Paula, ty tam powinnaś być od dziobu, od spodu. Cześć piękna. Cześć. No dobra. To cała naprzód. No dobra kochani, płyniemy. Witaj przygodo. Kurde, biorą nas. A tak. Ogień. Petarda. Dobrze, zastawiamy rzekę w poprzek. Dobrze. O, żeż ty. Tak to się robi. Zagapiłem się na Paulę. No, a po krzywi! Jak zwykle, kochani, wrąbaliśmy się w trzciny, ale patrzcie, co tu jest. Jak myślisz, Vlad, co to? Nie mam pojęcia, wygląda trochę jak ogórki. Ale nie, no takie kolczaste. No są, ale zobacz też na liście. No liście są trochę jak ogórki, ale... I pędy? Kochani, co to jest? O, czekaj, nazbieramy to i ich obrzucamy. Takie wodne kasztany trochę. Działa załadowane, cała naprzód.
O, kochani, mam suchara, uwaga. Co to jest? Wielkie, owłosione i lata między majtkami. Bosman! Myślisz o tym samym co ja? Zaraz. Cel. Bal! Co to jest w ogóle? Co to za kulki? Ciekawa, co to jest. Wygląda jak kiwi, tylko z włoskami. Spróbuj, czy smakuje tak samo. Mogę? No. Tak się dać. Paula nie ma ze mną łatwo, a zobaczcie jak mnie lubi. Złota kobieta. Tak, to jest syndrom sztokholmski, zdecydowanie. O, żeż ty. Czekaj. Ciężko. Czekajcie, może od dna. Oj, dna to tu nie ma. Dobra, jak oni dali radę, to my też. Czekaj, teraz tu. O, soplica. Dobra. Trochę brutalnej siły i przeszło. Czasem jak nie wchodzi, to trzeba. Płynie z nami pasażer, kochani. Co to jest? Alko. Zgubiłem wiosło, kochani. Bo wpadliśmy w drzewo i się zagapiłem, bo pająk po mnie łaził. Musimy je wyłapać. Jest, płynie do nas. Jak dobrze, że wiosło nie tonie. O, dzięki. No może nie jestem najlepszym nawigatorem. Ale masz inne zalety. Można się ze mnie śmiać. Jaga sprawdziła i te kulki, to może być ogórek. Dziki ogórek. Ale totalnie nie jak ogórek. Abordaż! Cześć piękna, jesteś tu sama? Wiedzieliście, że pływanie kanu to jest dyscyplina olimpijska? Mega! A my zbliżamy się do łabądków. No, w powietrzu słychać głośny huk, bo dopłynęliśmy do Tamy Göringa. Kochani, tutaj Hermann Göring przyjeżdżał na polowania. I podobno zastrzelił nawet swojego adiunkta? Adiutanta. Kogo? Adiutanta. Adiutanta. W każdym razie jest tutaj tama, bardzo ładnie położona. No ale jest to tama, więc nie przepłyniemy przez nią kajakiem, trzeba przeprowadzić. Uwaga. Dobra. To jest w ogóle mega opcja, że tutaj mamy głowę krokodyla, a chodźcie z drugiej strony. I tu jest ogon! Ktokolwiek to wymyślił, genialny pomysł. No, ale trzeba uważać. Oj, nie chciałbym tutaj kajakiem spłynąć.
No dobra kochani, wodowanko. Matis i Aga z Paulą właśnie popłynęli. No to teraz czas na nas. Okej. Okay. Ta mageringa zostaje z tyłu. Przygoda przed nami. Tak, a przygoda przed nami. Wiecie co, teraz powinno zacząć się być naprawdę dziko. Teraz będą te zwalone drzewa, martwe łosie, komary, kleszcze. Oj, czy my damy radę? Czekaj, tędy może się uda przebić. My próbujemy od lewej. Wygląda dobrze. Jest lepiej. No, jest, tu jest spoko. Dobra. A oni? O, na pełnej prędkości. Oj, zrobili. Matis, nie wstawaj w kajaku. I co? Zatkało kakao? A te kajaki z Gumotexu naprawdę dużo wybaczają. Ale lepiej nie kusić losu. I... Oj, kochani, co tu się wydarzyło? Co my tu mamy? Ja pierniczę. Oj, 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 tu już mi się nalewa trochę. O, tak. O, yeah. Dobra, poszło całkiem okej. Okay. No i w końcu mamy, kochani, rzekę z nieuregulowanym brzegiem. Trochę drzew, trochę traw, trochę trzciny. Jest znacznie ciekawiej, od razu się krajobraz zmienił. Mega. No zobaczymy, co tam czeka za zakrętem. Przygoda. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na 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 na. No i może być dupa. A z, nie no, z lewej, może z, nie, z lewej chyba nie da rady. Mamy problem. Wszystko pięknie, kochani, ale po chusteczkę tyle tu śmieci. Kto to wrzuca? Dezodorant, jakieś flaszki? No kurde. Może zrobimy kiedyś sprzątanie baryczy z kajakami. Oh. Patrzcie, co mam pod siedzeniem. Czekaj, bo pająka. Czekaj, Vlad, bo masz takiego białego paprocha na głowie i cały czas mnie denerwuje. Muszę cię isknąć. Okay. Kolejne zwalone drzewo, kochani, na naszej trasie. Dobrze, że drzewa, nie co innego. No dobrze, że drzewo, a nie co innego. To dopiero wieczorem, Vlad. Ja was mogę od tyłu popchnąć, znaczy. Tak, tak. Czemu wszyscy zakładają, że zawsze mam coś zboczonego na myśli? No bo masz. Nie zawsze. O kurde, nie wygląda to bezpiecznie. Nie, tak trzeba. O kurde. Kochani, łabędzie przyszły bez problemu. Zobaczymy, czy szybkiemu się uda. Dawaj tą gałąź w lat trochę.
Nie, to nie trzeba nam. Tak. Dawaj, lubisz to. Mocniej. Udało się. Podrapany, ale szczęśliwy. I to gumowym kajakiem po takich chaszczach. Kurde. Nie zapominaj ki. Są to kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, rosną nad potoczkiem. Patrzą żabim oczkiem. Czy pawim oczkiem? Pawim oczkiem chyba. Czym patrzą niezapominajki? Napiszcie w komentarzach. Rozproszyłem kierowcę. Taki był plan. Teraz do przodu w las. Nie widzę go. A jest, faktycznie. Padalec. No, czy padalce potrafią pływać? To co, może go uratujemy? Dawaj w lat, zgarniemy go na wiosło i na brzeg. O! Oj, 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 oj! O, dawaj go. Dobrze, mamy padalca. Ale nie, on nie chce być na wiośle. Chęciami jest piekło wybrukowane, dokładnie. Być może, że mu bardziej zaszkodziliśmy, nie wiem. Dobrze, ciśnij ich tam do bandy. Ciśnij. Ty! Kanał Ługa, no to jedziemy do kanału Ługa. Oj, trochę za ciasno skręciliśmy. Bobry, kochani, bobry. Dzień bobry. Łożysz ty. Dobra, mamy to. Nic nas nie zatrzyma. Kto przejedzie przez środek tej zagiętej gałęzi? Dawaj, Wlad, robimy to. Zmieścimy się? Zmieścimy. Trzeba się położyć. Dobra. O! Wieczorem. No i kochani, to też jest robota bobrów. Łażysz. Kto ma klaustrofobię, kochani? Kto ma klaustrofobię? Jasne. Dobra. Masz okien?
A kto się boi pająków? Ło, jeszcze byśmy się gibnęli na koniec. Ale dostałem w oko. Dzięki, Matis. Rzeki to by było na tyle. Zaraz przy ognisku się pożegnamy. No dobra, kochani, jesteśmy już po spływie, mamy ognisko, portał, dobry porciak, dobry. Kociołek się robi, to jest super. Ogólnie wszystko za sprawą Vlada. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie na spływ. Jak się podobało w ogóle? Super, bardzo się cieszę, że się wybrałem. To był pierwszy raz, kiedy wybrałem się w ogóle na spływ, na kajaki. Jest lepiej nawet niż... Komara mysz. Tak, jest lepiej nawet niż sobie wyobrażałem, że będzie. No z nami. No wiadomo. Z wami super. Się nie można nudzić. No staramy się, no czyli polecasz. Tak. Spływ Baryczą. Gorąco, gorąco polecam. Jeżeli nikt nigdy nie próbował, to musi to zrobić. Nawet jeżeli ktoś nie uprawia żadnych sportów ani nic, to można sobie kawałek się wybrać, popływać, pooglądać naturę. Cisza, spokój, no. Relaks. Bardzo wam polecamy Rudy Dom w Rudzie Żmigrodzkiej, tą dwójeczkę. To są prima sort, szybcy podróżnicy. Można do nich przyjechać na weekend, spłynąć, w ogóle zrobić ognicho i tak dalej. Coś wspaniałego. Rudy Dom na Facebooku. Kochanie, jak tam? Fajnie, bo teraz było dużo mniej ludzi niż poprzednio. O tak, pusta rzeka. Spływaliśmy 4 godziny i mieliśmy całą rzekę dla siebie, ani jednej osoby. Także to było bardzo fajne. Także fajnie popłynąć gdzieś, gdzie nie ma tyle ludzi, na taki bardziej dziki fragment. Było trochę ptactwa, była piękna czapla, łabędzie, kaczki. Super, naprawdę polecam gorąco. Chociażby spróbować. Może wam się spodoba? Myślę, że wam się spodoba, na pewno. No pewnie. No, jest ekstra. Dobra, tyle od nas. My zajmujemy się afterparty. W ogóle gratuluję Pauli samodzielnego odcinka z Pirenejów. Sztosik, naprawdę, prima sort. Cieszę się, coś... że wam się podoba. Oj, bardzo, bardzo. Dziękujemy za cały pozytywny feedback, za komentarze, lajki. Pod tym filmem też łapka w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek i tak dalej. Wiecie, co robić. Tyle od nas, dziękujemy, zapraszamy do Doliny Baryczy, czy na każdą inną rzekę, spłynąć sobie. To jest po prostu inne podróżowanie, które też jest ciekawe. Trzymajcie się cieplutko, siema!